Mam na ciebie dzisiaj coś naprawdę niesamowitego, ponieważ po raz pierwszy w historii użyjemy sztucznej inteligencji do czegoś, co jest naprawdę użyteczne i ułatwi ci życie, a nie tylko odwróci twoją uwagę na 10 czy 15 minut. Powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o programie AfterShoot, który automatycznie wybierze twoje najlepsze zdjęcia i je przerobi dokładnie tak, jak ty to robisz na co dzień, a wszystko dzięki AI. Zapraszam. Sponsorem tego filmu jest AfterShoot, ale bez obaw, nie jest to ich reklama. Jest to tylko szczere spojrzenie na narzędzie, którego naprawdę używam od kilku miesięcy dosłownie codziennie. Jak zawsze, kiedy film jest sponsorowany, mam dla was giveawaya i także w tym wypadku tak właśnie jest. Więc mam dla was 5 maksymalnych subskrypcji do tego programu oraz duże zniżki i inne darmówki, które możecie użyć bez żadnych zobowiązań. Jak pewnie wiesz, z jednego z filmów z fotograficznego Expo w Londynie miałem przyjemność poznać założycieli firmy, o której dzisiaj porozmawiamy, czyli właśnie AfterShoot. Po tych targach jednak miałem też okazję na spotkanie i rozmowę z Justinem i Weroniką, którzy są współtwórcami tego właśnie produktu, i to, co mnie naprawdę zaskoczyło, to fakt, że pomimo pozorów naprawdę dobrze naoliwionej maszyny, firmą kierują bardzo sympatyczni i całkowicie normalni ludzie, nie bojący się popełniać błędy po to, aby się później z nich uczyć. Sama aplikacja bez przerwy się rozwija. Tylko podczas tworzenia tego filmu zespół AfterShoot wypuścił 2 duże aktualizacje, które drastycznie poprawiły działanie całego programu i dodały wiele nowych opcji do naszej dyspozycji, niektóre z nich na bazie moich własnych uwag. Zacznę od pozytywów, ale jeśli jesteś widzem od dłuższego czasu, na pewno wiesz, że tak tego nie zostawię. Przez ostatnie miesiące testowałem AfterShoot na wszystkie możliwe sposoby, jak unikalne sesje zdjęciowe i wyzwania techniczne z twórcą programu na telefonie, gotowym, aby odpowiedzieć na moje bardzo niewygodne pytania. A było ich wiele, uwierzcie mi. Recenzja czegokolwiek na moim kanale nie byłaby jednak kompletna bez przedstawiania wszystkich niedociągnięć, błędów i problemów związanych z produktem, więc tego też się możesz spodziewać w tym właśnie filmie. Nie jest to szczegółowy kurs użytkowania programu AfterShoot, ale tak w ogromnym skrócie, po powrocie z sesji zdjęciowej zgrywasz zdjęcia na dysk. Osobiście polecam strzelać tylko w RAW-ach, dlatego że efekty są o wiele lepsze na zdjęciach, jak i w samym AfterShoot. Następnie importujesz je do nowego albumu. W zakładce Call każesz AI wybrać najlepsze zdjęcia i wreszcie w zakładce Edit wybierasz styl, w którym chcesz masowo przerobić swoją sesję. Style możesz tworzyć sama lub jeśli masz dość wysoką subskrypcję, możesz użyć gotowych styli z zakładki Marketplace u góry ekranu. A więc jaka jest najbardziej męcząca i monotonna część naszej pracy? Jeśli do głowy przyszło ci sortowanie i edycja bardzo dużej ilości zdjęć, na przykład po ślubie czy sesji zaręczynowej, to masz całkowitą rację. Osobiście czasami lubię zagłębić się w edycję, ale kiedy mam przed sobą 10 tysięcy zdjęć z jednego ślubu, czy czasem powiedzmy z 2 czy 3, ta ochota mi całkowicie przechodzi. Wolałbym spędzić ten czas na czymś bardziej kreatywnym lub na czymś, co przyniesie mi więcej pieniędzy. Nie chodzi tu o oszczędność czasu, ale o odzyskanie zdolności do racjonalnego myślenia, kiedy przede mną jest 5 ślubów do obrobienia. AfterShoot ma też zaletę, której nie ma żaden inny program do obróbki zdjęć. Potrafi utrzymać spójność twojego stylu edycji, zachowując przez to tożsamość twojej marki, co jest oczywiście bardzo ważne dla każdego fotografa, który traktuje tą pracę poważnie. To trochę jak mieć asystenta w postaci magicznego jednorożca, który jest oczywiście częścią bloga czy materiałów marketingowych właśnie tej firmy, który obsesyjnie przywiązuje wagę do szczegółów, dzięki czemu ty nie musisz tego robić na co dzień. Jeśli fotografujesz od dłuższego czasu, na pewno wiesz, że poza sprzedażą twojego aparatu są tylko 2 inne sposoby, aby zarabiać więcej jako fotograf.
Możesz podnosić swoje ceny, co tak właściwie powinniśmy regularnie robić, ale rzadko kto to robi na tyle często, na ile powinien, oraz możesz zwyczajnie pracować więcej, no czego właściwie nie chcemy robić, ale jeśli przynosi więcej pieniędzy, to zawsze to jest pozytywne, prawda? Oba te rozwiązania mają niestety dość łatwy do osiągnięcia limit, ale z Aftershoot możesz przyjmować więcej zleceń, nie zamęczając się edytując po nocach. Mając więcej zleceń i renomę szybkiego i dokładnego fotografa, możesz z kolei podnieść ceny. Dodatkowa gotówka przyda się chyba każdemu. Mobilność to coś, na co rzadko możemy sobie pozwolić w zawodzie fotografa. Ale kiedy tylko Aftershoot pozna Twoje nawyki podczas obróbki zdjęć, będzie działać całkowicie lokalnie, bez połączenia z internetem, co otworzy przed Tobą całkiem nowy styl fotograficznego życia. Osobiście dość dużo podróżuję i możliwość pracy niezależnie od tego, gdzie jestem, jest dla mnie bardzo ważna. Dzięki tej aplikacji mogę jechać w góry, gdzie rzadko nie ma dostępu do internetu i nadal mam możliwość pracy nad zdjęciami, a tak właściwie zlecenia programowi tej pracy, podczas gdy ja popijam kawkę, podziwiając widoki. Próbuj zadać sobie pytanie, jak długo Twoi klienci czekają na swoje zdjęcia po ślubie czy innej większej sesji. Najczęstszą odpowiedź, jaką otrzymuję, to między 1 a 3 miesiące. Jeśli robisz to szybciej, to naprawdę gratuluję supermocy. Inni śmiertelnicy, tacy jak ja, robią to co najmniej kilka tygodni. A co gdybym Ci powiedział, że możesz wykonać tę samą pracę w 2 do 5 godzin? Nawet gdyby był to jeden cały dzień, i tak będzie to wydawać niemożliwe, prawda? A jednak, Aftershoot przebierze i przerobi Twoje zdjęcia, zanim wrócisz ze spaceru. Moim celem było znalezienie zadania, które wymaga nie tylko techniki, ale i artystycznego podejścia podczas sortowania i edycji zdjęć. Wybrałem miejsce, które na pewno nie jest typowe dla większości fotografów, przynajmniej nie jest dla mnie, i chodzi oczywiście o Kuźnię Kowalską. Ogień, ruch, iskry i dym stworzyły idealne wyzwanie do przetestowania Aftershoot. Miałem szansę sprawdzić, jak poradzi sobie w tych trudnych warunkach z dala od ustawionych sesji fotograficznych. Starałem się jak najbardziej utrudnić życie AI, w tym wypadku robiąc setki czy tysiące zdjęć, o wiele więcej niż zwykle robię na takich sesjach, ale dzięki zaawansowaniu tego AI Aftershoot przeszedł przez wszystkie zdjęcia, wybierając te najlepsze. Muszę tu wspomnieć, że kiedy AI przebiera zdjęcia, nie są one usuwane, tylko dostają słabszą kategorię. Po prostu jeśli są gorsze lub rozmyte, idą do takiego powiedzmy folderu, czy mają opis, że są rozmyte lub że oczy są zamknięte. Także wszystko jest dalej w tej aplikacji, nie tracisz żadnego zdjęcia. Podczas edycji program dopasował każdą fotkę do mojego stylu edycji, co pozwoliło na wydobycie najlepszych cech zdjęć, takich jak kolory iskier czy tekstury materiału, ale tutaj głównie chodzi o to, że program dopasowuje się do tego, jaka jest sytuacja na zdjęciach i stara się tak przerobić zdjęcia, żeby były jak najbardziej w stylu mojej edycji. Następnie zabrałem Aftershoot na testy do szkoły baletowej, żeby zobaczyć, jak radzi sobie z uchwyceniem delikatnego piękna tańca. I tu muszę powiedzieć, że balet to jest jedno z moich wielkich marzeń, jeśli chodzi o sesje fotograficzne, ale w tym wypadku nie do końca była to sytuacja, która mi się podobała, jeśli chodzi o tło, jeśli chodzi o lokalizację, ale o tym troszkę później. Zobaczcie zdjęcia za moment. W przypadku tej sesji aplikacja miała okazję pokazać, co potrafi dzięki swoim nowym funkcjom, które wyszły w ostatnim update'cie dosłownie kilka dni temu, i są to maskowanie, prostowanie i kadrowanie. Zawarta w programie technologia rozpoznawania twarzy świetnie sobie poradziła, wybierając najbardziej ostre zdjęcia i te, na których oczy tancerzy były otwarte i skierowane do kamery, co zwiększyło zaangażowanie widza podczas oglądania moich zdjęć. Dzięki maskowaniu AI główni bohaterowie zdjęć byli lepiej widoczni, bo tło zostało trochę przyciemnione,
co sprawiło, że każda poza zyskała na znaczeniu. Muszę tu wspomnieć, że podczas tej sesji tła i właściwie to lokalizacje, gdzie strzelaliśmy, mieliśmy bardzo ograniczone, więc po pierwszych poprawkach w Aftershoot musiałem sam dopasować zdjęcia, dodać trochę głębi i wyczyścić tło, ale są to rzeczy, których absolutnie od Aftershoot nie oczekiwałem i nie wymagałem, bo są bardziej skomplikowane i indywidualne do mojej konkretnej sesji oraz do tego, co oczekiwali moi klienci. A teraz czas nakarmić sceptyków, ponieważ pomówimy troszkę o negatywach tego programu. Aftershoot ma swoje mocne strony, ale jak każda nowinka techniczna, ciągle dopasowuje swoje funkcje i nie zawsze jest idealny. Jego AI świetnie sobie radzi z większością edycji, ale czasem może przegapić te naprawdę wyjątkowe zdjęcia, które nie wpisują się w jego szablon perfekcji i ostrości. Dla mnie jest to takie przypomnienie, żeby nadal wprowadzać swoje kreatywne pomysły w każdą sesję. To narzędzie nie chce, aby twój osobisty styl zniknął gdzieś w tle automatyzacji. Zawsze masz coś do powiedzenia. Im dłużej używasz tego programu, im bardziej, czy im więcej nauczysz go o swojej pracy, o swoich metodach edycji, o swoich metodach wybierania zdjęć, tym lepiej będzie działać i naprawdę o wiele bliżej będzie twojego stylu, czy tego, co oczekujesz od niego, niż na samym początku. Aktualnie nie ma możliwości współpracy, na przykład tak jak w moim wypadku z żoną podczas edycji zdjęć w Aftershoot, ponieważ praca samodzielna to niestety norma w tym momencie. Wspólne edytowanie na żywo nie jest jeszcze możliwe, ale Aftershoot naprawdę z każdym dniem dodaje nowe funkcje i myślę, że za jakiś czas będzie to możliwe. Ja osobiście zgłosiłem to jako nowa funkcja, którą chcę tam zobaczyć, ponieważ mój styl pracy jest taki, że strzelamy oboje, ja te zdjęcia przebieram, a ona je edytuje lub na odwrót. Po prostu chodzi o to, że dzielimy się tą pracą, ale dlatego, że mamy więcej niż jeden komputer, jest to dość trudne, kiedy musimy przenosić te efekty pracy z komputera na komputer, więc byłoby to o wiele łatwiejsze, tak dla mnie, jak i dla Was, jeśli właśnie byłaby możliwość dzielenia się z kimś swoją pracą, czy raczej podzielenia się ilością tej pracy. Jednak niezależnie od tego, na jakie problemy trafisz w Aftershoot, ich wsparcie techniczne jest dostępne całą dobę, więc masz w każdej chwili możliwość porozmawiania z prawdziwym człowiekiem, który odpowie na Twoje pytania, sprawdzi, co jest nie tak, przetestuje Twój komputer czy Twój program i pomoże Ci wszystko naprawić tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie jest to coś, czym się powinienem chwalić, ale każdy z obsługi technicznej tego programu zna moje imię, ja znam ich imiona, ponieważ tak często z nimi pisałem i muszę przyznać, że naprawdę wzdychają i facepalmują, kiedy tylko ja do nich piszę, dlatego że było tego tak wiele. Chciałem się nauczyć jak najwięcej w tym programie, zrozumieć wszystko i chciałem po prostu mieć tą wiedzę, którą mogę Wam przekazać na jego temat i powiedzieć całkowicie szczerze, co o nim myślę. Okej, teraz to, na co wszyscy czekacie, czyli giveaway. Jak wiecie, zawsze kiedy jest sponsor, a w tym wypadku definitywnie jest, jak sami wiecie, mam coś dla Was i jest to coś, co pozwoli Wam spróbować tego programu całkowicie za darmo. Mam do rozdania aż 5 licencji na najwyższym możliwym poziomie zaawansowania, każda na 3 miesiące całkowicie za darmo. Żeby się zakwalifikować do giveawaya, musisz subskrybować mój kanał, tak jak zwykle zresztą, udostępnić ten film i zostawić komentarz poniżej. Napisz w nim, co sądzisz o programie, do czego Ci się może przydać lub jakie masz wątpliwości względem niego. Jeśli wykonasz te 3 łatwe kroki, automatycznie zakwalifikujesz się do losowania, które odbędzie się za 3 tygodnie na tym kanale. To jednak nie wszystko, ponieważ jak wiesz, lubię się dzielić. Mam więc też coś dla każdego widza, niezależnie od tego, czy chcesz wziąć udział w konkursie, czy nie. Używając mojego afiliacyjnego linka, czyli www.aftershoot.co/konrad, który też znajdziesz, nawiasem mówiąc, tu na ekranie, pod filmem, w komentarzach i w opisie filmu, zgarniesz 20% zniżki na dowolną subskrypcję,
ale żeby każdy miał szansę przetestować ten program, przed zakupem oczywiście, z moim linkiem dostaniesz też pierwsze 30 dni całkowicie za darmo, też na każdą możliwą subskrypcję. Używając tego linka nie tylko oszczędzasz kasę, ale pomagasz też mojemu kanałowi i bezpośrednio przez to mi, dzięki temu, co oczywiście ja bardzo serdecznie doceniam i z góry Ci za to dziękuję. Na dzisiaj to tyle, ale jeśli uzbiera się wystarczająca ilość pytań na temat tego programu lub jego użytkowania, chętnie nagram szczegółowy kurs zaawansowanej pracy z AfterShoot. Ja bardzo dziękuję za Twój czas, my widzimy się już niedługo, a Ty pamiętaj, że wszystko, co robisz, ma znaczenie, a Ty jesteś wartościowy. Cześć! Czekaj! Zanim odejdziesz, mam Ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz, uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawi Ci to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą YouTuberzy. Dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo Waszych ciągłych próśb, niestety nagich fotek tam nie rozsyłam. Ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na Patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum, grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem Ci powiedzieć. Cokolwiek się stanie, nie dotykaj.